Otwieram 40. sesję Rady Miejskiej 8. kadencji w Józefowie. Serdecznie witam Państwa Radnych, Pana Burmistrza Romana Dziurę, współpracowników. Witam dyrektorów, kierowników poległych jednostek, sołtysów, przewodniczących zarządu osiedli oraz przybyłych gości, chociaż ich nie widzę więcej na dzisiejszą sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał. Porządek obrad radni otrzymali. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Protokół z 39. sesji Rady Miejskiej był wyłożony w pokoju numer 15. Obecnie znajduje się na stole u radnych. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem protokół został przyjęty jednogłośnie. Poproszę Pana Burmistrza o przedstawienie swojej pracy od ostatniej sesji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Sołtysi, Szanowni zaproszeni goście. Przedstawię informację o działaniach, jakie podejmowaliśmy w okresie od ostatniej sesji. Ostatnia sesja w tym roku, więc pod koniec roku, pomimo tego, że spadł śnieg i trochę te nasze prace zahamował, to mieliśmy praktycznie i tak konieczność pokończenia inwestycji, które były zlecone. Rozpocznę od dachu na Urzędzie Miejskim. Inwestycja pierwotnie nieplanowana, bardzo późno wprowadziliśmy ją do budżetu. Zdążyliśmy ogłosić przetarg z terminem do końca roku. Niestety pogoda była bardzo niesprzyjająca, spadło bardzo dużo śniegu, byliśmy przerażeni, wykonawca my się też. I było parę dni takich, gdzie wykonawca niewiele tam mógł przy tym dachu pracować. Teraz warunki atmosferyczne się poprawiły, widać, że następuje takie konkretne przyspieszenie. W tym roku widzimy, że się nie wyrobi. Na pewno pierwsze dni nowego roku będą potrzebne jeszcze do dokończenia tego dachu, ale inwestycja zagrożoną nie jest i na pewno zostanie w szybkim czasie wykonana. W siedliskach zakończyliśmy naszą milionową inwestycję, rozbudowę oczyszczalni ścieków. Rozbudowana jest o dwa moduły oczyszczalnia ścieków. Te dwa moduły pozwolą włączyć wykonaną kanalizację w Majdanie Nepryskim i w Samsonówce. I no bez tego praktycznie nie udałoby nam się kontynuować kanalizacji. Mamy już zakończoną dokumentację techniczną i uzyskane pozwolenie na budowę dla kanalizacji w Samsonówce. Natomiast w Majdanie Nepryskim też jest dokumentacja techniczna opracowana, ale nie przeszła ona jeszcze przez ZUT. Jak przejdzie przez ZUT, również wykonawca wystąpi o pozwolenie na budowę i jeżeli warunki atmosferyczne w roku następnym, załóżmy, szybko pozwolą na realizację tej inwestycji, to wykonawca będzie miał warunki, żeby ją rozpocząć. Kolejna inwestycja dotyczy jednego z czterech chodników, które zleciliśmy w tym roku. Chodnik w Górecku Starym, również był moment, jak ten śnieg się pojawił, czy on zdąży wyszlifować, bo drobne rzeczy mu w sumie wtedy zostały już, ale okazuje się, że tak, zdążył, wyrobił się w terminie, inwestycja została odebrana i na ten moment już mieszkańcy z niej mogą korzystać. Opracowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy na zmianę napowietrzania w oczyszczalni ścieków.
z dokumentacjami w tym roku, wszystkimi dokumentacjami, to jest bardzo ciężko. To są no, ogromne ilości telefonów wykonywanych do projektantów. Można powiedzieć, że wymuszanie na tych projektantach wykonanie poszczególnych dokumentacji technicznych. No, podobnie było ze zmianą sposobu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Józefowie i ta dokumentacja niestety bardzo, bardzo długo się ciągnęła. Co prawda pan kierownik zakładu wodociągów i kanalizacji cały czas tam trzymał rękę na pulsie, żeby ta dokumentacja została zrobiona jak na najwyższym poziomie, żeby wszystkie nowinki już uwzględniała. Nie tylko samą zmianę sposobu napowietrzania, ale też automatyczne zgarnianie osadu, który na tych ściekach się pojawi. I na ten moment już ta dokumentacja jest. Pozwoli ona nam w roku następnym na wykonanie fizyczne, wykonanie tej inwestycji. W Górnikach została wykonana wiata przystankowa i wokół tej wiaty został zagospodarowany teren, utwardzoną kostką brukową. Teren przed samą wiatą wykonano przepust. Najważniejsza inwestycja, która dotyczy oświaty. Dużo czasu upłynęło, zanim wyegzekwowaliśmy od projektanta dokumentacje techniczne na zmianę, na wykonanie nowego centralnego ogrzewania w szkole w Majdanie, w Józefowie, nowej kotłowni gazowej w jednej, w drugiej szkole, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę punktów oświetlenia, instalacje fotowoltaiczne w Józefowie 40 kW, w Majdanie 20 kW, dokumentacji na nowe schronisko na pierwszej i drugiej kondygnacji liceum ogólnokształcącego, zagospodarowania terenu przy tym liceum i prac w naszym przedszkolu. Po ponad miesięcznej zwłoce w końcu mieliśmy warunki do tego, żeby ogłosić przetarg. W tej chwili ten przetarg jest ogłoszony i miejmy nadzieję, że zima pozwoli nam przetrwać na tych kotłach, które mamy. Z pewnym niepokojem podchodziliśmy do kolejnego sezonu, bo wiemy, że te kotły już są tak o niewielkiej wydajności, o niewielkiej sprawności i w każdej chwili mogą nam odmówić posłuszeństwa. Ale miejmy nadzieję, że my ten sezon przetrwamy, bo pierwotnie szukaliśmy pomysłu, że jeszcze w trakcie sezonu będziemy szukać dni, w których wykonawca mógłby to zrobić, podczas ferii, ale teraz tak uważamy, że to jest za duży zakres i żeby nie wyszło tak, że rozpocznie wykonanie nowego centralnego, nie zakończy, a my będziemy musieli zarządzić zdalne nauczanie. Więc lepiej nie ryzykować. Myślę, że po sezonie grzewczym przystąpimy do wykonania tych inwestycji w szkołach. Natomiast liceum ogólnokształcące już w tej chwili są warunki, żeby tą inwestycję rozpoczynać. Aby tylko przetarg się rozstrzygnął, podpiszemy umowę i wykonawca będzie mógł wchodzić do liceum ogólnokształcącego. Uchodźców z Ukrainy, których tam mamy, bez problemu przeniesiemy do małego schroniska bądź do dużego schroniska i tam cały obiekt będzie mógł być przekazany już do dyspozycji wykonawcy, który przetarg wygra. Sporo przetargów poogłaszaliśmy. Wydaje mi się, że tam już nie jest to konieczne, żebyśmy tak szczegółowo omawiali, bo dużo przetargów na prowadzenie rodzinnego domu, bo te zadania wewnątrz rodzinnego domu też są w przetargowy sposób rozstrzygane. Przetarg na śmieci, przetarg na odbiór koszy ulicznych. No i jest tego sporo. Ale to nie są jakieś zadania inwestycyjne. Każdego roku te zadania powtarzamy, więc tutaj tylko sygnalnie, że takie przetargi zostały puszczone w ruch i już większość tych przetargów została rozstrzygnięta. Tam, gdzie błędy, bo niestety wykonawcy ciągle mają problem z tym elektronicznym składaniem ofert, albo oferta nie podpisana, albo jakiegoś dokumentu brakuje i niestety musimy te przetargi później powtarzać. Z takich najważniejszych zadań to jest tyle. Udało nam się, można powiedzieć,
wszystkie inwestycje, które mieliśmy w naszym budżecie wykonać w tym roku. Jeżeli chodzi o dokumentację, to tak jak mówiłem, wcale nie jest to tak łatwo wyegzekwować te dokumentacje i niektóre dokumentacje jeszcze niestety nie zostały nam przekazane, ale też nie jest też tak, że już tych dokumentacji potrzebujemy, bo dokumentacja na zagospodarowanie Doliny Rzeki na Pryszki jeszcze nam nie jest konieczna, ona będzie nam konieczna wtedy, jak się pokażą pierwsze nabory. Na te nabory czekamy z wielką niecierpliwością, bo to, co sygnalizujemy, musi przybywać tych paneli fotowoltaicznych na naszych dachach i dobrze by było, żeby tych dokumentacji jak najwięcej wykonać. W tym roku szkoła podstawowa w Stanisławowie już ma panele fotowoltaiczne na swoim dachu, 10 kW. Nie jest to duża instalacja, ale ona już zabezpiecza szkołę przed tymi większymi wydatkami i o to chodzi, żeby w każdej szkole taka instalacja była. I nie tylko w każdej szkole, na każdym jednym budynku samorządowym. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie obfitował w te instalacje i w działania, które będą iść w kierunku obrony przed większymi wydatkami, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej i gazu. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Interpelacje i zapytania radnych na poprzedniej sesji. Radni, którzy złożyli interpelacje, odpowiedzi zostały udzielone na piśmie. Czy na dzisiejszej sesji są jakieś interpelacje? Nie ma, tak? Przechodzimy do uchwalenia budżetu gminy Józefów na rok 2023. Poproszę panią Małgorzatę Giełczyk o czytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, odczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 21 listopada 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w oparciu o zarządzenie nr 1/2022 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po przeanalizowaniu przedłożonego przez burmistrza Józefowa projektu uchwały budżetowej na rok 2023 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie: Aneta Siek, przewodnicząca, Dariusz Kołodziej, członek, Magdalena Malec, członek, uchwala, co następuje. Pozytywnie opiniuje się przedłożony przez burmistrza Józefowa projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2023. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony mocą ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wydawania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach budżetu wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami towarzyszącymi wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 14 listopada bieżącego roku. Skład orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zapoznał się z oceną projektu dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO. Projekt uchwały budżetowej został opracowany w szczegółowości określonej przepisami prawa oraz zawiera dane określone w artykule 212 i 214 ustawy o finansach publicznych. Spełnia on również wymogi dotyczące wyodrębnienia dochodów i wydatków w zakresie wynikającym z artykułu 237 tej ustawy. Ujęte w projekcie źródła dochodów wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na ich podstawie dochody
Ogółem oszacowano na kwotę 41 711 040 zł 63 grosze, z czego dochody bieżące 30 124 784 zł 52 grosze, a dochody majątkowe 11 586 256 zł 11 groszy. Wydatki zawierające podział na określone artykułem 236 ustawy o finansach publicznych grupy zostały oszacowane na kwotę 43 699 459 zł 20 groszy, z czego wydatki bieżące wynoszą 28 865 153 zł 9 groszy, a wydatki majątkowe 14 834 306 zł 11 groszy. Projektowany budżet ma charakter deficytowy, którego wysokość określono na kwotę 1 988 418 zł 57 groszy. Gmina planuje przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 888 418 złotych 57 groszy i rozchody w kwocie 900 tysięcy złotych. Dług gminy na koniec roku ma zmniejszyć się do kwoty 12 400 tysięcy złotych. Skład orzekający zwraca jednak uwagę na zaniżoną kwotę wydatków zaplanowanych w budżecie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ujętych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. To jest w wysokości 18 002 zł 14 groszy. Zgodnie z artykułem 70a ustęp 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ujęta w projekcie uchwały budżetowej kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynosi 3 749 157 zł 29 groszy, co oznacza, że odpis na wyżej wymieniony cel powinien wynieść 29 993 zł 26 groszy. Przedstawiony projekt spełnia również wymogi określone w artykule 242 ustawy o finansach publicznych dotyczące zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej. Spełnia również relację określoną w artykule 243 tej ustawy, która określa dopuszczalny poziom rocznych spłat zadłużenia i wydatków bieżących na obsługę długu oraz ewentualnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. W wyniku dokonanej analizy skład orzekający stwierdza, że 1. Projekt uchwały budżetowej zawiera niezbędne do oceny informacje i szczegółowość wymaganą przez ustawę o finansach publicznych oraz uchwałę Rady Miejskiej w Józefowie dotyczącą trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Nie dopatrzył się w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej naruszenia przepisów prawa. Opinia niniejsza nie uwzględnia oceny celowości projektowanych na 2023 rok kwot wydatków budżetowych i zobowiązań. Analiza i ocena celowości należy bowiem do Rady Miejskiej w Józefowie i jej komisji. Z tych względów orzeczono jak w sentencji. Stosownie do treści artykułu 238 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego Aneta Siek. I kolejna opinia, jest to opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i odczytam jej uzasadnienie na lata 2023-2036. Burmistrz Józefowa w wykonaniu dyspozycji zawartej w artykule 230 ustęp 2 punkt 1 ustawy o finansach publicznych przedstawił tutejszej Izbie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 obejmujący prognozę kwoty długu i planowane do realizacji przedsięwzięcia. Do projektu dołączone zostały objaśnienia przyjętych wartości. Skład orzekający, analizując przedstawione materiały, stwierdził, że od strony formalnej odpowiadają one wymogom stawianym tego aktu przez przepisy artykułu 226-228 ustawy o finansach publicznych, a także przez rozporządzenie ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Wartości przedstawione w opiniowanym projekcie pozwalają na przyjęcie stanowiska, że w latach objętych projektem uchwały zapewnione będzie przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie uchwalania i wykonywania budżetów. Dotyczy to przede wszystkim dopuszczalnego poziomu zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Wskazanie tego poziomu opiera się na formule wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Polega ona na ustaleniu relacji faktycznego poziomu spłaty zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi w danym roku, odnoszony do planowanych dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, do dopuszczalnego poziomu tych spłat. Dopuszczalny poziom spłat uzależniony jest głównie od historycznie wypracowanych nadwyżek operacyjnych obliczonych bez uwzględnienia m.in. dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej odniesionych do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej do wyliczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia przyjęto dane archiwalne obliczono jako średnia arytmetyczna z ostatnich 7 lat. Dla wyliczenia wskaźników do 2025 roku nadwyżkę operacyjną podwyższają dochody uzyskane ze sprzedaży majątku. Z przedstawionych w prognozie kwoty długu danych wynika, że w każdym roku objętym opiniowanym projektem wymagana ustawą o finansach publicznych relacja zostanie zachowana. W poszczególnych latach objętych projektowaną wieloletnią prognozą finansową planowane jest zachowanie dyspozycji artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, przychody pochodzące z udzielonych w latach ubiegłych pożyczek oraz przychody, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W latach 2023-2025 budżet w zakresie części bieżącej może być równoważony przychodami z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Sporządzona prognoza kwoty długu zakłada w roku 2023 budżet deficytowy, natomiast od 2024 budżety nadwyżkowe, w których dochody przeważające wydatki i są przeznaczone na spłatę posiadanych przez gminę długu z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Dołączone do projektu uchwały objaśnienia uzasadniają ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wartości, co pozwala uznać sporządzoną prognozę za realną. Końcowo wskazać należy, że przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok przyszły. Skład orzekający, mając na uwadze kompletność złożonych dokumentów i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej. Na zasadzie artykułu 246 ust. 2 o finansach publicznych niniejsza opinia powinna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, podpisano przewodnicząca składu orzekającego Aneta Siek. I ostatnia opinia do możliwości sfinansowania przez gminę Józefów deficytu budżetowego przewidzianego w projekcie budżetu na rok 2023 również jest pozytywna i jej uzasadnienie też odczytam. Burmistrz Józefowa przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie zgodnie z artykułem 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej gminy Józefów na 2023 rok. W projekcie tym zaplanowano dochody w wysokości 41 711 040 zł 63 grosze, a wydatki w wysokości 43 699 459 złotych 20 groszy. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 1 988 418 złotych 57 groszy, a jako źródło jego pokrycia wskazano przychody z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wskazano źródło mieści się w przychodach określonych w artykule 217 ust. 2 o finansach publicznych, którymi może być pokryty deficyt.
Na zasadzie artykułu 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia powinna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego Aneta Siek. To wszystkie opinie. Dziękuję. Dziękuję. Komisje obradowały i wypracowały swoje opinie. I proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o czytanie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Józefowie w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Józefowie w składzie Kudełka Jan Przewodniczący, Zielonka Jan Zastępca Przewodniczącego, Berdzik Grzegorz Członek, Gmys Marek Członek i Kudełka Henryk Członek postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony przez burmistrza Józefowa projekt budżetu gminy na 2023 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 obejmującej prognozę kwoty długu. Uzasadnienie. Burmistrz Józefowa zgodnie z artykułem 238 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, Zespół w Zamościu oraz Radzie Miejskiej projekt budżetu gminy Józefów na 2023 rok wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z objaśnieniami celem zaopiniowania. Wymienione materiały przewodniczący Rady Miejskiej przedłożył Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Józefowie po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami, jak też wyjaśnieniami skarbnika na posiedzeniu komisji, dokonała analizy przedłożonych projektów uchwał. Biorąc pod uwagę pozytywne opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczące projektu uchwały budżetowej gminy na 2023 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, komisja pozytywnie opiniuje przedłożony przez burmistrza Józefowa projekt budżetu gminy na 2023 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej. W podpisie przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odczytam uchwały potrzebne do uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. Pierwsza uchwała. Uchwała nr 40/331/2022 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 40/332/2022 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. A więc budżet na rok 2023 mamy przyjęty. Przerwa. 10 minut. Pan burmistrz, tak? Jeszcze przed przerwą. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni zaproszeni goście, bo mielibyśmy pewien niedosyt, gdybyśmy nie zaprezentowali. Radni oczywiście to już wiedzą, bo na komisjach omawialiśmy inwestycje, które znajdują się w budżecie na rok następny, ale dla mieszkańców jest to wręcz konieczne, żebyśmy przekazali, co my w ogóle chcemy robić. Tutaj bardzo, bardzo odważnie podchodzimy, jeżeli chodzi o
budżet następnego roku. Nigdy nam się nie zdarzyło w ostatnich latach, że my przy uchwalaniu budżetu wprowadzamy 14 różnych inwestycji i to wcale nie tanich, bo dla przykładu tylko dwie inwestycje to jest 11 milionów złotych. Także jeżeli sięgamy inwestycje, których zakres przekracza 10 milionów złotych, to znaczy szykuje się oferta bardzo bogata. To, co chcemy robić, wynika przede wszystkim z potrzeb, które zostały zgłoszone przez poszczególne sołectwa. My na bieżąco analizujemy, w której miejscowości, jakie inwestycje jeszcze do końca kadencji powinny być wykonane z tych, o które prosili mieszkańcy tych miejscowości. I co w tym naszym budżecie, w tym, co już jest uchwalone, dużo inwestycji drogowych. Bardzo dużo. Tu jest droga w siedliskach od tak zwanego Klinu w kierunku naszego radnego. Na to mamy środki finansowe, już mamy podpisaną umowę z PROW-u i ta inwestycja będzie realizowana. Uliczki pokanalizacyjne, jak my ich nazywamy w mieście. Ulica Targowa, ulica Zielona, ulica Sosnowa. Nie jest tak, że tymi ulicami nie można jechać, ale chodzi o estetykę tych ulic i chcielibyśmy do końca kadencji, żeby te uliczki zostały wyasfaltowane, żeby również na tych uliczkach przyjemnie się spacerowało i chcielibyśmy tę ulicę w tym roku wykonać. Kolejny odcinek drogi miejscowości Majdan Kasztelański. Wiemy, że wcale nie jest łatwo w tych małych miejscowościach proponować takie drogie inwestycje, ale ostatnio udaje nam się, bo w Brzezinach chodnik, no prawie za niespełnie 1 000 000 złotych. No tutaj w Majdanku Kasztelańskim w roku ubiegłym pierwszy odcinek drogi niespełna 300 tysięcy, w tym roku wprowadzamy 220 tysięcy złotych. Oczywiście to będzie kolejny odcinek od wykonanego w kierunku remizy strażackiej, ale on jeszcze nie połączy z drogą powiatową obok remizy. Tutaj chcemy wspólnie ze wspólnotą gruntową, która planuje sprzedać działkę i ze sprzedaży tej działki wykonać ten odcinek ostateczny łącznikowy. Sama kanalizacja Majdanu Nepryskiego i Samsonówki, kwota ponad 6 milionów złotych. Bardzo ważna inwestycja. W Majdanie przypomnę, że pójdzie chodnikiem. Chodnik jest, jako że kiedyś projektanci projektowali te chodniki na podbudowie piaskowej, to wiemy, że kwestia kilku lat i ten chodnik już się troszkę deformuje. Dzisiaj już nawet nie bierzemy pod uwagę, żeby budować chodnik na podbudowie piaskowej. Są to solidne podbudowy tłuczniowe. I wtedy trwałość tych chodników jest dużo większa. Będzie w Majdanie w następnym roku dużo uciążliwości, bardzo dużo uciążliwości, ale nie ma takiej inwestycji, żeby bez uciążliwości można ją wykonać. To, co już mamy zapisane w budżecie, to jest odcinek od Klinu lekko za Wygon, ale złożyliśmy wniosek na kolejny odcinek Majdanu Nepryskiego. Bardzo liczymy, że ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i jeżeli pieniądze nam zostaną przydzielone, to zrobimy korektę do budżetu i rozszerzymy budowę tej kanalizacji o kolejny odcinek. Duża inwestycja na oczyszczalnię ścieków w Józefowie. My w budżecie zapisaliśmy 600 tysięcy złotych na zmianę sposobu napowietrzania. Myślę, że to kwota może być niewystarczająca. Za chwilę dostaniemy program funkcjonalno-użytkowy z kosztorysem i wtedy zobaczymy, ile tych pieniędzy faktycznie na tą inwestycję jest potrzeba. A ostatecznie i tak wszystko weryfikuje przetarg, bo w kosztorysie no, jest napisane niby według obowiązujących cenników, ale przetarg pokazuje, jaka ostatecznie kwota. Sądzę, że to 600 tysięcy nie wystarczy, że tu potrzebna jest kwota 1 000 000 złotych i no, tych pieniędzy w tym roku wydamy dużo, ale i dużo naprawdę planujemy wykonać prac. Szkoły, budynki oświatowe to będą no, ogromnymi inwestycjami no, i
i nagrodzone, i umęczone, bo jak się coś robi, to oprócz tego, że mnoży się jakieś dobro, to też mnoży się różnego rodzaju uciążliwości. Miejmy nadzieję, że i dyrektorzy szkół, i nauczyciele zechcą nam w tym wszystkim pomóc i te potężne planowane inwestycje w naszych szkołach, nowe centralne ogrzewania, nowe kotłownie gazowe, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana lamp, które nie są LED-owe, instalacje fotowoltaiczne i w Majdanie na szkole i w Józefowie na szkole, że to w roku następnym wykonamy. Luksusowe schronisko w budynku liceum na dwóch kondygnacjach, na pierwszym i drugim piętrze. No, bliżej wersji hotelowej to schronisko, dlatego że już nie będziemy robić łazienek na korytarzach, a w schroniskach standardem jest, że są łazienki na korytarzu. W tej opcji, którą chcemy wykonać, każdy pokój, czy on będzie mały, czy on będzie duży, będzie dysponował łazienko, więc nie będzie już spacerów w koszulach nocnych czy w piżamkach, tylko wewnątrz tych pomieszczeń swoje potrzeby ci, którzy z tych schronisk będą korzystać, pozałatwiają. Będziemy mieli mniejszych, luksusowych kilka pomieszczeń, także nawet ważnych gości w tych schroniskach spokojnie będziemy mogli przenocować. Oczywiście wokół schroniska, wokół budynku liceum, zagospodarowanie terenu, będzie ogrodzenie, będzie sporo kostki brukowej, w budynku przedszkola, to co pani dyrektor tam jeszcze sygnalizowała, chociaż już się odgrażała, że już tych inwestycji tak dużo, że może nie będzie o kolejne wnioskować, ale widać, że się nie da jej zahamować i dalej trzeba te braki, które tam jeszcze występują, powykonywać. Miejmy nadzieję, że już to podejście pani dyrektor zagrodzi pani drogę do wnioskowania o coś tam jeszcze. Nie, że to już będzie taki komplet. Oczywiście fotowoltaika, myślę, że musi przyjść. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu. Zużycie energii jest tam dosyć duże. Pomimo tego, że mamy tam instalację fotowoltaiczną, na centralnym ogrzewaniu znaczące oszczędności udało nam się osiągnąć, a tutaj instalację fotowoltaiczną obligatoryjnie musimy rozbudować. Program Dostępna Szkoła, on dalej ubogaci inwestycje szkolne. Dyrektorzy tutaj mają mnóstwo dodatkowej pracy. Na ten moment podpisaliśmy już umowę z panią stomatolog na przeglądy zębów u dzieci. W miesiącu lutym te przeglądy się odbędą. Oczywiście nie siłówka. Dyrektorzy pozbierają oświadczenia od rodziców. Tylko ci rodzice, którzy tego zechcą, którzy dadzą nam zgodę na wykonanie tych przeglądów, to u tych dzieci te przeglądy zostaną wykonane. U rodziców, którzy uważają, że nic nie potrzeba, bo oni sami sobie dają radę, to nie będziemy absolutnie mieli żalu, że ci rodzice nam oświadczeń nie podpisali. Jest to coś, co jest wręcz konieczne, bo te gabinety stomatologiczne, które były w szkołach, wiemy, jaką one ważną rolę odgrywały i dobrze by było, żeby to wszystko do szkół wróciło, żebyśmy na bieżąco pilnowali tego uzębienia u dzieci, żeby nawyk wręcz u dzieci, u rodziców był taki, że to jest konieczne. W niektórych państwach są kary za brak takich przeglądów dla rodziców. No, rodzice są trochę pod pręgierzem, żeby pilnowali uzębienia dzieci. U nas na ten moment jeszcze jest lajtowo, ale to później niestety spada na dzieci i są negatywne konsekwencje. Także miejmy nadzieję, że to jest pierwszy początek i zechcemy również w tym zakresie ubogacić troszkę ofertę dla dzieci i przyzwyczajać rodziców, że wspólnie mamy tych spraw dopilnować i nie odkładać ich na później, bo dzieci będą miały później żal do rodziców. Dwa chodniki. Chodnik w długim kącie to już lada moment może zostać rozpoczęty. Jeżeli styczeń się pokaże czarny, to sprzęt może wejść i materiałów jest sporo zgromadzonych. Myślę, że mieszkańcy już czują klimat, że ten chodnik będzie. Duża też inwestycja, bardzo potrzebna inwestycja. Sam jak jadę i widzę mieszkańców, którzy spacerują jezdnią, to mamy jakiś dyskomfort, szczególnie jakieś ślisko, bo tam w lecie jak jest czarno, to pół biedy. Ale w zimie jak mieszkańcy
mieszkańcy idą jezdnią, to no niekoniecznie. Jest pewien dyskomfort. Miejmy nadzieję, że kolejna miejscowość będzie miejscowością, w której nie narażamy mieszkańców na jakieś potrącenia, na jakieś wypadki, bo chodnik z całą pewnością to bezpieczeństwo głównie pieszym, ale rowerzyści też bardzo często z tych chodników korzystają, nawet jeżeli nie ma ścieżek rowerowych. Górniki, również brakujący odcinek chodnika z tej strony od Długiego Kątu i już cała miejscowość będzie wyposażona w ten chodnik. Nie będzie lepszych, gorszych. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że no, został pozostawiony bez możliwości korzystania z chodnika, bez możliwości spaceru z dziećmi. Także już pełen zakres tych prac, które w górnikach planujemy, zostanie wykonany. Szanowni Państwo, musimy też otwarcie powiedzieć, że to, co oficjalne jest wpisane w budżecie, to nie wyczerpuje tego, co chcemy robić. Bo wiemy, że musi pojawić się dużo instalacji fotowoltaicznych. Jest kwestia, na ile z tymi projektantami nam się uda wykonać dokumentację na te instalacje. Miejmy nadzieję, że za chwilę pojawią się pierwsze nabory. Jakby te nabory się pojawiły, to by nas troszkę finansowo wsparli. Nie musielibyśmy w całości tych instalacji finansować z naszych własnych środków, tylko no, środkami zewnętrznymi byśmy się wspomogli i moglibyśmy dużo więcej tych zakresów zrobić. A plan jest nasz taki, że wszystkie budynki samorządowe zużywające energię elektryczną mają docelowo dostać instalacje fotowoltaiczne, a tam, gdzie się da, również pompy ciepła, bo w szkołach też pojawią się pompy ciepła do podgrzewania wody. Tutaj też sporo energii elektrycznej, te podgrzewacze w Józefowie elektryczne zużywają. W Majdanie jest gaz, to jest troszeczkę taniej, ale podgrzewanie wody jest na dzień dzisiejszy dosyć kosztowne. Także i świetlice nasze, i kluby seniora, i różnego rodzaju obiekty, Orlik, inne obiekty, no muszą zostać wyposażone w instalacje, muszą odciążyć nas, jeżeli chodzi o projektowane wydatki na lata następne. Myślę, że za chwilę w naszym budżecie pojawi się również, pomimo bogactwa inwestycji, jakie na dzień dobry wprowadziliśmy, bo w żadnym roku takiej ilości inwestycji przy uchwalaniu budżetu żeśmy nie wprowadzili, raczej stosowaliśmy taką technikę, że wprowadzamy to, co pani skarbnik się w sposób łatwy mieści, a później na każdej sesji dodawaliśmy i w tym roku tak dodawaliśmy prawie, że do końca roku. Ubogacaliśmy do końca roku. Tego mechanizmu nie unikniemy również w roku następnym. Po prostu inwestycje, które będą rozpędzone, wtedy jest sens, żeby ich wprowadzać. Wiemy, że kolumna świętego Józefa się pojawi. Wystąpiliśmy o środki na ten cel. Jeżeli środki zostaną nam przydzielone, no automatycznie wprowadzamy inwestycje. Inwestycja fajna, ale nie bardzo mielibyśmy ochotę w całości finansować ją ze środków własnych, bo mieszkańcy też mogą nam zarzucać, że tymi pieniędzmi publicznymi szastamy. Na pewno za chwilę podejdziemy do kwestii sceny przenośnej, bo ona jest tam bardzo potrzebna. Też wniosek złożyliśmy na tą scenę. No i bardzo liczymy na to, że zostanie rozpatrzona pozytywnie. Na pewno jest przed nami altanka w Stanisławowie. Ona już w tym roku powinna powstać, bo to lokalna grupa nam obiecała, że ta altanka tam powstanie. Jeżeli oni nie dadzą rady tej altanki zbudować z mieszkańcami, byliśmy umówieni, że drugą altankę i trzeba będzie ją prowadzić ze środków własnych. Myślę, że będą jeszcze konsultacje z radnymi tak na początku roku, bo to ostatni rok kadencji i musimy tutaj w sposób taki uczciwy w stosunku do siebie, do rad sołeckich, do naszych mieszkańców podejść. Nawet może spotkania Rada Sołecka, radny, burmistrz, żebyśmy mogli jeszcze chwilę się spotkać, przegadać, czy te inwestycje, które wykonaliśmy dla poszczególnych miejscowości, to one już wyczerpują
ten katalog oczekiwań mieszkańców, czy jeszcze jest coś pilnego, co mieszkańcy by bardzo chcieli, i musimy mieć tą informację na początku roku, bo zanim dokumentacja, to wszystko trwa, żebyśmy mogli do końca kadencji jeszcze niektóre inwestycje brać pod uwagę, a chcielibyśmy, żeby ten kadencyjny budżet obywatelski został wykonany najpełniej, żeby i radni mieli dużą satysfakcję, i sołtysi, no i mieszkańcy, że no wspólnie, że tak powiem, to dzieło jest realizowane i wspólnie podchodzimy w sposób bardzo poważny do rozwoju naszej gminy. Także sądzę, że tego ubogacenia będzie jeszcze niemało. Nie mamy tutaj drogi w Tarnowoli. Na ten moment już deklarujemy, że naszym celem jest, żeby minimum połowę tej drogi zrobić. Czas pokaże, czym się to skończy, bo gdyby się okazało, że środków pozyskamy na inne inwestycje więcej, to być może, że będzie ten zakres większy, ale lepiej obiecać mniej, a zrobić więcej niż odwrotnie. Także połowę drogi będziemy próbować w którymś tam momencie zaproponować, żeby do budżetu ją ująć, żeby też radny, który się pasjonuje tą pracą w samorządzie, żeby też czuł się dobrze, no i mieszkańcy, żeby tam dzień dobry chętnie mówili radnemu. Szanowni Państwo, myślę, że będzie kolejny ciężki rok, bardzo ciężki. Wiemy, że to nie jest tak, że to jest tylko obsługa tych inwestycji, które tu zapiszemy. Wiemy, że to jest też już, musimy realizować, przygotowywać inwestycje, które zechcemy w kolejnych latach robić. Na pewno dużo czasu poświęcimy na kolejne ścieżki rowerowe. Na pewno poświęcimy czas na ciąg ścieżek rowerowych od Górecka przez Brzeziny, Tarnowolę, tutaj do tej ścieżki rowerowej, która jest przy drodze wojewódzkiej. Na pewno będzie dalej ubogacana obwodnica rowerowa Józefowa, czyli od ronda do ulicy Leśnej wzdłuż rzeki Nepryszki. Tu musi powstać ciąg taki w miarę luksusowy i później ulica Targowa, tam koło pani dyrektor jest miejsce, tam gdzie jest miejsce. Tą obwodnicę Józefowa musimy ubogacić. Poszerzyć chodnik przy ulicy Sosnowej. Tam na ten moment jeżdżą rowerami, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to pieszy i rowerzysta na tym wąskim odcinku to jest troszeczkę za ciasno. I jest tam miejsce, zechcemy cały ten ciąg poszerzyć aż do ulicy 29 Marca. Na pewno zechcemy zawalczyć o ścieżki rowerowe od Długiego Kątu w kierunku gminy Krasnobród. Mamy w głowie tego wszystkiego dużo, i to są rzeczy realistyczne, bo w programie, który zaprezentował pan marszałek, środki europejskie dla województwa lubelskiego, są pieniądze na ścieżki rowerowe z Roztocza i my z tych środków zechcemy jak najpełniej skorzystać. Na ten moment już próbujemy rozmawiać, żeby jak największy zakres na terenie naszej gminy tych ścieżek został ujęty. Nie udało nam się wcisnąć łącznika od Górecka Starego do Górecka Kościelnego. Tam bardzo by się też przydała ta ścieżka rowerowa, jest tam duży ruch, ale miejmy nadzieję, że z innych naborów też będziemy mogli korzystać i jeszcze o ten zakres, o którym mówię, bo on traktuje go jako cel, jako zakres taki, który obligatoryjnie będzie wykonany, to jeszcze coś oprócz tego zakresu ubogacimy. Na pewno będzie dużo czasu poświęcone na inwestycje, które pójdą w latach następnych, bo nie idzie to tak, że to, co robimy w roku następnym, to no, my z marszu przygotujemy dokumentację i uzyskamy pozwolenie na budowę i od razu to wykonujemy. Na ogół to jest dosyć długi proces. My o tych dokumentacjach bardzo często nie wspominamy. Traktujemy, jak składamy informacje, to mówimy, że to no, wykonujemy inwestycję taką a taką, a już pomijamy te etapy, że to trzeba mapy sytuacyjne wysokościowo do celów projektowych, że trzeba dokumentację techniczną, że trzeba pozwolenie na budowę, a to wcale nie tak krócej jak wykonanie samej inwestycji. Także szykuje się bardzo pracowity rok. Miejmy nadzieję, że go wykorzystamy najlepiej, jak tylko nam nasze umysły pozwolą. Po świętach miejmy nadzieję, że te umysły chociaż
no jak za dużo się zje, to one może nie są aż takie sprawne. Za chwilę nam to jedzenie troszeczkę pozwoli na jaśniejszą pracę naszych umysłów i w sposób najpełniejszy postaramy go się wykorzystać. No chciałbym oczywiście, żeby ta gmina, tak jak do tej pory, no w różnych miejscach, jak w Tygodniku Zamojskim pokazało się, że mamy 8 miejsce jako gmina o najlepszych warunkach do życia, no to wiadomo, że takie sygnały są miłe. No sporo tych wyróżnień dostaliśmy w trakcie tego roku. W ogóle jest bardzo miło, jeżeli gmina jest zauważana na tle gmin Lubelszczyzny, że nie jesteśmy tuzinkową gminą, że ktoś chce się na nas wzorować, że ktoś nas naśladuje. To jest niesłychanie ważne. Cieszę się, że jest kolejny rok taki, można powiedzieć, wesoły i bogaty w inwestycje. I miejmy nadzieję, że tak jak ten rok kończymy z dużym koszykiem wykonanych inwestycji i z dużą satysfakcją, tak rok następny myślę, że powinien być jeszcze bogatszy, bo to już końcówka kadencji, to wiadomo, że to się jedzie już tak na pełnych obrotach i chce się uzyskać jak największe efekty. Także przepraszam Panie Przewodniczący, ale chciałem, żeby ta informacja poszła do naszych mieszkańców. Sporo naszych mieszkańców korzysta z informacji, które tutaj przekazujemy na sesji, bo to są informacje z pierwszej ręki i myślę, że ci, co z tego korzystają, będą zadowoleni, że tą prezentację zrobiłem. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Budżet jest wielki, czeka nas dużo pracy, ale z taką radą i z takim burmistrzem damy sobie radę. Nie przez takie rzeczy przechodziliśmy i przez to też przejdziemy. A na koniec roku podsumujemy i zobaczymy, ile tych inwestycji zostało zrobionych więcej, aniżeli tutaj w tym budżecie jest zaplanowanych. 10 minut przerwy. Wznawiamy nasze obrady. Przed nami blok uchwał. Uchwała numer 40/333/2022 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Chwilę chyba poczekamy, tak? Justyno? Uchwała numer 40/334/2022 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała numer 40/335/2022 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski na okres do 3 lat. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała numer 40/336/2022 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu
Biłgorajskiego. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 40/337/2022 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. I uchwała nr 40/338/2022 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2022. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Wyczerpaliśmy uchwały przygotowane na dzisiejszą sesję. Sprawy różne. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, radny Marek, tak? Marek Gmys, tak. Mikrofonik, bardzo proszę podać. Panie Burmistrzu, Szanowni zaproszeni goście. Chciałbym w imieniu własnym i w imieniu mieszkańców Górecka Starego podziękować za inwestycje, które miały miejsce w naszej miejscowości w ostatnim roku. Mam tu na myśli między innymi nowy postawy chodnik od budynku szkoły do końca miejscowości. Bardzo droga inwestycja, duża, bardzo poprawiająca bezpieczeństwo zarówno wizerunkowo, jak i jakby praktycznie. Kolejna rzecz, przejścia dla pieszych, które jakby w poprzednich w ogóle nie były zaznaczone, teraz bardzo ładnie są komunikowane, jakby od razu z daleka jadąc, wszyscy wiedzą, że jest tam jakieś przejście i należy zachować to bezpieczeństwo. Nowy, wybudowany tak samo siłownia zewnętrzna i plac zabaw koło budynku remizy. Też bardzo estetycznie wszystko wykonane. Myślę, że będzie przez długi czas służyć i cieszyć. I tak jeszcze może tego nie widać, kto się nie interesuje, to nie zauważył, ale dziękuję bardzo za wyremontowane pomieszczenia w budynku przedszkola. Tutaj też chciałbym z tego miejsca podziękować pani dyrektor za swój wkład i zaangażowanie. I myślę, że bardzo jakby dużo pracy wymagały te inwestycje, bardzo kosztowne. Mam nadzieję, że przez długie lata będą służyć i za to wszystko w imieniu swoim i mieszkańców jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani Teresa Sitarz. Ja chciałabym podziękować w imieniu mieszkańców Józefowa, oczywiście osób korzystających z pięknego parkingu. Podniosło to estetykę Józefowa. Naprawdę je był bardzo potrzebny. Inwestycja bardzo utrafiona, jest wykorzystywany. Widać, jak był bardzo potrzebny. Bardzo dziękujemy, panie burmistrzu. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Nasi goście również mogą zabierać głos. Widzę, że nie ma uwagi. Czy zachęcić bardziej gości do zabrania głosu? Skoro nie ma, czy pan burmistrz? Nie? Z okazji nadchodzącego 2023 roku chciałbym państwu złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, szczęścia na każdy dzień oraz życzę wiele okazji do uśmiechu i zadowolenia. Wszystkiego najlepszego
na nowy 2023 rok. Oby był lepszy, jak to się mówi, od tego 2022. Zamykam obrady 40. sesji i dziękuję wszystkim za udział.